Polska. Dożynki, święto plonów, wieńce, ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich, etniczne święto słowiańskie, przypadające w okresie równonocy jesiennej, 23 września. Współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel września po zakończeniu żniw, natomiast przez formalne zarejestrowane związki wyznaniowe, odwołujące się do etnicznej wiary Słowian, nadal w okresie najbliższym równonocy. Zwyczaj ten, praktykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie, w różnych stronach Polski określany był jako wrzynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Na Śląsku Opolskim nazywane żniwniok. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy, służby folwarcznej i pracowników najemnych, w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony, moczyły. Dożynki prezydenckie 2010. Wygranie przez moczyły wojewódzkiego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy zaowocowało udziałem w dożynkach prezydenckich w Spale. Wieniec mieszkańców moczuł zdobył drugą nagrodę na najładniejszy wieniec dożynek prezydenckich. Wieńce były podziwiane przez parę prezydencką, a wieniec moczuł honoruje swoją nagrodą minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki. Wieniec jest efektem miesięcznej pracy blisko 15 osób. Moczyły. Pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim w Baszkowicach 2011. Na dożynkach wojewódzkich w Baszkowicach, moczyły pokonały brawurowo 50 rywali i zdobyły i miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Nagrodą był telewizor plazmowy oraz kuchenka mikrofalowa. Wielkie brawa. Moczyły. Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy 2012. 1 września dożynki w Kołbaskowie. Najważniejszym punktem będzie konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. W ostatnich latach ciągle wygrywają moczyły. A jak będzie w tym roku? Jak co roku dożynki rozpoczynają się uroczystą mszą w kościele Trójcy w Kołbaskowie o godzinie 12. Następnie barwny korowód przejdzie na plac w Kołbaskowie, gdzie odbędzie się dalsza część imprezy. Tegoroczny program jest bardzo obszerny, a najważniejszym punktem imprezy będzie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Odbędzie się także konkurs na najsmaczniejszą nalewkę dożynkową, najsmaczniejszy chleb dożynkowy. W programie także wybory małej miss i mistera gminy Kołbaskowo dla dzieci w wieku 3-7 lat. Ja mam takie pytanie. Nie, papier. No tak, a co mam robić? Pierwsze pytanie. Jak to nazywa się? Tam stoi. Wieniec dożynkowy. Jeszcze raz. Wieniec dożynkowy. Wieniec dożynkowy. Tak. I to ja tak zrozumiałem, że jest zwyczaj jeden raz w год такое robić. Tak? Raz w roku. Raz w roku. Tak. W końcu lata. 1, 2, 4, 5. Zaczynają twista grać. po żniwa zrobione. Żniwa. A można... O! A, ta. Już pokazuję koszę. Tatową. A jak... Tu? Dobra. No. Ja już idę bliżej. No dobra. No fantastyka. Zosia, tylko kurwa nie popsuj. No to super. Dziewczyna. No niestety nie widać dziewczyn, które własnymi rękami wszystko to zrobili. A?
Ale proszę powiedzieć, o co chodzi tutaj na tym zdjęciu? To jest nasz To było rok temu, tak? Wieniec dożynkowy z 2011 roku. 2011. Tak, w Kołbaskowie zdobyliśmy pierwsze miejsce, a w Baszkowicach Wojewódzkich zdobyliśmy tutaj trzecie miejsce. I w całej Polsce pani... Nie, dalej nie jechaliśmy. A, nie jechali. Z tym wieńcem nie. A proszę pani powiedzieć, co było w 2010 roku. To jest, a w 2010 roku to jest ten wieniec. O, ten był. Tak. To jest ten wieniec. Wszystkie my nagrody zwinęli. Jakie tylko jeszcze raz. No i właśnie ten wieniec też w Kołbaskowie zdobyliśmy pierwsze miejsce. Nie. Później wojewódzkie w Baszkowicach też pierwsze miejsce. Aha. No i pojechaliśmy z tym wieńcem do Spały. Na dożynki. Co to jest Spały? To są dożynki prezydenckie. Aha. Są takie ogólnopolskie. To jest. Ogólnopolskie. To już są ze wszystkich tych... zbierają się z całej Polski wieńce i tam zdobyliśmy drugie miejsce. A kto był na pierwszym miejscu? A już nie pamiętam. Wiem, że pierwsze miejsce to zdobył... To była miejscowość, to tam była Powódź taka duża. To oni dostali pierwsze miejsce właśnie w tym... Chyba jakoś tak, Opolszczyzna, coś mi się tak kojarzy. No ja tak, kiedy jeżdżę oglądać ten wieniec, to można powiedzieć, że bez wątpliwości to gwarancja, że będę pierwsze miejsce w Polsce. Proszę bardzo, widzisz pan? No, bardzo, bardzo. No ale ten wieniec to robimy już chyba z półtora miesiąca. Półtora miesiąca, a kto wot... To ci ludzie, którzy to wszystko robią? Oni, ludzie sami się angażują, nawet dzieci przychodzą tu robią. Aha, a dzieci też lubią to? O, dzieci tną zboże. 11 nieraz nas w jeden dzień nie. Dzieci tną zboże, dzieci tam układają. Najwięcej to było roboty przy tej plecionce, przy tej oczu. A jak to plecionku robić? To można przy popaść. Przy tej plecionce to było bardzo dużo roboty. Czy ty? No to trzeba było, kratka, no o takie, gdzie to jest? A, to sosy ze słomy. Słomy, tak. Aha, trzeba rozkroić słomy. I to jeszcze mało z tego, słoma ma takie tutaj, ma zgrubienie. To wszystko trzeba poobcinać, później ją w wodzie zamoczyć, ona jest miękka, przeciąć, gorącej. I dopiero ją tutaj wplatać. To fantastyczny pojemność pracy. I mamy ten herb gminny i tam jest powiatowy i wojewódzki z tyłu tam. No. Jeszcze są dwa herby z tyłu tam. Bardzo, a to ręczna praca. To jest wszystko ręczne. To jest mak. To jest mak, to jest manna. Mak? To tak. Jest mak. O to czarny to mak. To jest mak. A biały? Kasza manna. Kasza manna. A to jest kasza jaglana. To jest kasza jaka? Jaglana. Aha, taki... To jest czarne, to jest rzepak. Rzepak. A to się nazywa, jak to się nazywa? Ciecierzyca. Ja rozpoznałam. No. A ciecierzyca może być różnych kolorów. Tak, a to właśnie akurat nam taka była potrzebna. Taki kolor, a z tyłu jeszcze są dwa herby. Tu jeszcze mam wojewódzki i powiatowy, niech pan tam zajdzie. Też na podstawie ziarna, tak? Też? Ziarna zrobione, tak? Tak, wszystko wszystko naturalne. Wszystko naturalne. Wszystko jest naturalne, nie ma nic sztucznego. A kiedy będę już 100% gotowe wszystko? Gotowy 100%, tak, na luksus, bo on jeszcze będzie trochę przyozdobiony kwiatami, niedużo. Aha. To będzie w piątek. 1 września. Ja, ale 1 września to nie jest niedziela, to sobota. Tak, i są dożynki. A, i dożynki w sobotę. Tak, bo msza święta jest o 12, to przed 12, gdzieś o 8 się dziewczyny spotkają, przydekorują i pojedziemy. Od rana, w poranek msza powinna być, w kościele tam, w Kołbaskowie. A po 12 już można popatrzeć tam na ziemię. Tak, będzie. Będzie więcej. Z Kamieńca będzie wieniec kołbaskowy. A w Kamieńcu to też taki robią, nie? No robią wieńce. Robią, ale przecież takiego... No jasne, że taką piękność to nie można zrobić. To mniejsze. No fantastyka. Nie, naprawdę, ja był bardzo zdziwiony, że takie wieńce można zrobić tak na podstawie własnego entuzjazmu. Każde ziarenko, ale w ogóle nawet
wyspawać to każde ziarenko jest taką konstrukcję. No, mamy bardzo dobrego spawacza. To jest akurat mój brat, Grzegorz Smolarczyk. I on tak potrafi, naprawdę tak robi to dokładnie. On wygląda w ogóle ładnie, bez, jakby był tylko zespawany. To a super podstawę wygląda. To jest spawarka z metalu, tak? Tak. A tu mamy artystkę, co klei jeszcze. To jest taka dokładna. Na pozostałe części grają przez większość dnia. A ci pani jest autorka? Nie, proszę pani. Proszę pani, dwa słowa o tym. Jak to można zrobić? Nie, jestem skromna dziewczyna, ja tam nie potrzebuję sławy. Jedno z nich chwyciło mnie, biło się w myśl. I teraz stale proszę pani, to imię w każdym dźwięku mam. I gdzie się ruszę, wszędzie goni mnie, ściga mnie. Dziś to imię Jadzia, po prostu Jadzia, ale jak to brzmi. Jadzia, w jej jasnych oczach jasne niebo lśni, a uśmiech ma jak złoty maj, jak słońce w lesie, a oczy ma, a usta ma jak nikt na świecie. Jadzia, ach, takiej drugiej chyba nie ma już. Nie ma, nie było nigdy i nie będzie. Jadzia, ten będzie żył jak w najpiękniejszym śnie, któremu ty serce twe dasz.